Felieton pod tytułem Tu Stelok poradzi. Je tako gotka kiero prawi, że Polok poradzi, czyli Polak potrafi, ale jakżech się przyzdził naszemu miastu tak ganz bliska, to zaczło się mi zdawać, że tu Stelok jeszcze bardziej poradzi. Bo dejmy na to, taki plac pod wiaduktem, kiery ma służyć tu Stelokom do poniechowania tam swoich aucisków, dycki je pełny. Ale jak już to tu było rychli napisane, że tu Stelok poradzi, to znaszli się chnet tacy, kierzy dycki jeszcze kapkiem placu dla siebie nądom. Rozchodzi się o to, że kierysi kejsi zbytecznie, jak ten parking tam rychtowali, przegrodził go szerokim trotuarem, na kierym idzie ze swoim auciskiem stanąć. Stanąć to może każdy ze swoim autem, ale lepszy mają ci, co kupili se taki auto na większych kolcach, bo one poradzą przechopnąć ten wielki krawężnik, kiery tam je. A to przeca nie ma wszystko, bo ten kiery se tam stanie, to nie musi za to stoci wyszkrobać ze swoich szrajtofli ani jednego złomanego grosza. Aż dziw bierę, że żaden z miastowych urzędników nie przyszedł na to, co by na jakiejś tabulce albo na tej zieleźnej kiśni, do której wciepuje się pieniądze, napisać o tym, że ten trotuar też patrzy się ku parkingu. A dzisiaj tam jest tak, że jak kto rychli przyjedzie i se postawi auto na trotuarze, to nic za to nie płaci, a tym, kiedy mu się to nie podarzy, to będzie miał w kapsie lekszą szrajtoflę. I niech mi kiedy spróbuje rzeknąć, że tu Stelok nie poradzi, to go wartko tam poślim, co by się podziwał na ten zaciśniony cały parking pod wiaduktem. I niech se żody nie myśli, że w Cieszynie łop stoi się chociaż jakiś mały kąszczyczek gruntu, na kierę żody nie postawi nigdy swojego auta. To już miejcie się wszyscy dobrze i wesołego powiątku.